Witam serdecznie, nazywam się Marta Szymańska, gram w zespole Organiki Budowlane Łódź i odpowiem teraz na pytania internautów. Szczerze powiem, że bardziej śledzę ligę kobiecą, ale zdarza mi się także oglądać mecze mężczyzn. I chyba taką osobą, na którą najbardziej zwracam uwagę, jest Daniel Pliński. Z tego względu, że dla mnie jest to po prostu MVP. Totalnie kompletny zawodnik, no a przy tym fajny, sympatyczny chłopak. Szczerze mówiąc, nie do końca zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Jest to troszkę miasto szare, smutne. Oczywiście ludzie nadrabiają, ale nie mam zbyt wielu swoich ulubionych miejsc. Na pewno jest to kilka miejsc na ulicy Piotrkowskiej, do których chodzę ze znajomymi. A jeśli chodzi o pytanie, dokąd zabrałabym osoby, które tutaj są pierwszy raz, koleżanki to pewnie do manufaktury, która chciałyby zobaczyć to największe centrum handlowe. Myślę, że kilku kolegów chciałoby zobaczyć stadion Widzewa, no a rodziców pewnie na Piotrkowską, tak mi się wydaje. Wow. Szczerze mówiąc, nie brałam nigdy tego pod uwagę i raczej nie zgodziłabym się. Także no marne szanse. Aczkolwiek byłabym ciekawa, ile podpisów by się znalazło na takiej petycji. 38 milionów? No to wtedy bym się zastanowiła. Dzięki siatkówce czuję się spełniona. Jeśli chodzi o jakieś moje tam mniejsze cele do realizacji, no to na pewno ukończenie studiów. Został mi jeszcze rok. I to jest także mój priorytet pozasportowy. Jaki kierunek i jaki temat pracy? Stosunki międzynarodowe na Akademii Marynarki Wojennej. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się skończyć. Tej pierwszej części układu wolałabym uniknąć. No myślę, że nikogo nie powaliłby mój śpiew na kolana i może chciałbym oszczędzić tego ludziom, którzy będą to oglądali. Ale druga część układu, czemu nie? Jeżeli faktycznie tutaj zostaną spełnione te warunki, to mogę iść na kawę, nie ma problemu. Jeżeli 5000 osób polubi ten materiał, przychodzicie na mecz i idę z wami na kawę, nie ma sprawy.